Cześć widzowie, jestem Michał, a to jest kanał na a dzisiaj pokażę wam jak założyć bipod do Galila. Bo, jak niektórzy już widzieli na zajawce, stałem się posiadaczem takiego elementu do mojego karabinu, bo jego brak mnie po prostu bolał dosyć mocno, dlatego że karabin w wersji ARM został czy w trakcie importu, czy w trakcie, że tak powiem, wykastrowywania go do wersji cywilnej, został pozbawiony zarówno WIPodu, jak i nocnych przyrządów celowniczych. O przyrządach będzie osobna opowieść, ponieważ ja je jakiś czas temu zakupiłem, ale jeden z nich wygląda na to, że jest po prostu zdeformowany i nie mogę go zamontować, także jeżeli uda mi się tą sytuację zmienić, to na pewno zobaczycie odcinek o tym, jak takie przyrządy do tego karabinu założyć, natomiast dzisiaj założymy sobie bipod. I co do montażu bipodu jest nam potrzebne oprócz samego bipodu, to jest ten element bardzo prosty w swojej konstrukcji, jednocześnie genialny. Dwa ramiona, wachliwy zawias yy, i przecinak do drutu. Ojej, oksyda się uszkodziła od cięcia drutu, no co za pech. Hmm, chyba będę musiał to jakąś pianką wyczyścić o zapachu yy, żywicy. Nie no, oczywiście żartuję, mam to w dupie. Yy, natomiast yy, oprócz samego bipodu, który najśmieszniejsza w sumie jest ta sprężyna w nim, która jest zrobiona dokładnie w ten sam sposób jak sprężyna od spustu. Nie zdziwiłbym się, gdyby był to dokładnie ten sam materiał. No, ale oprócz tego, żeby go założyć, potrzebujecie jeszcze przetyczki i pierścienia zegera, zwanego też pierścieniem osadczym, czyli takiej sprężystej zawleczki, która ma za zadanie ustabilizowanie tego kołka na miejscu po jego wbiciu na miejsce. Ten kołek stabilizuje nam w miejscu cały bipod. A na jego koniec zakładamy właśnie tą zawleczkę, i to jest w zasadzie najtrudniejsza część tego całego zadania: to jest założenie tej zawleczki. Ona w, w, to pokazuje Wam mniej więcej, jak ona się pasuje na jego koniec. Na broni jest to zrobić dosyć trudno, zaraz to pokażę, bo tam jest po prostu mało miejsca. Ale nie ma dramatu, nie jest to, nie jest to inżynieria rakietowa. Także przystąpmy bez zbędnej zwłoki do dalszych działań. Wipot najprościej zainstalować jest w ten sposób. Że na początku e, trzeba go po prostu włożyć do broni i zatrzasnąć w tym gnieździe, w którym on normalnie e, jest w pozycji transportowej. E, czyli wkładamy go tutaj w to gniazdo i tą część, e, która, przez którą przechodzi zatyczka, wkładamy e, w, ten, w ten profil, który jest zamontowany na lufie. Kiedy to już zrobiliśmy, bierzemy do ręki nasz kołek. I przetykamy go przez otwór. Kołek montujecie w kierunku łeb kołka. Jest ku tyłowi broni. Czyli przetykacie go od tyłu do przodu. Nie tak, tylko tak. Można to zrobić odwrotnie, ale będzie to, będzie to źle wyglądać po prostu. W związku z czym, jak macie już wstępnie włożony bipod zatrzaśnięty tutaj w, w uchwycie, to wkładacie kołeczek, przepychacie go sobie palcem na tyle, na, tej, na ile jest to możliwe. On dojdzie wam prawie do końca. Tutaj zostanie go do wbicia może jeszcze ze 3 mm. I kiedy macie go włożonego już do tej postaci, to możecie sobie następnie bipod otworzyć, przy czym uwaga, że sprężyna, która jest w nim, będzie chciała wam odstrzelić się tutaj na boki i zrobić dookoła trochę bałaganu. I kiedy macie go już rozłożonego, z wstępnie włożonym kołkiem, dwa, trzy lekkie stuknięcia młotkiem doprowadzają go do właściwej pozycji. On musi być tutaj zlicowany dokładnie z z powierzchnią, z powierzchnią tego uchwytu. A z tej strony sobie wystaje dokładnie tyle, ile potrzebne jest, żeby nałożyć na niego ten nieszczęsny pierścień, z którym się będziemy teraz szarpali. Tak wygląda. Prawidłowo osadzony pierścień, który blokuje nam końcówkę zawleczki i spowoduje, że bipod nie wysunie się z miejsca, w którym został zamontowany. Tak to wszystko wygląda. Tak wygląda kompletny karabin z założonym bipodem. Coś leci na ziemię, ale to nic. No i tak, teraz już możemy sobie z przyjemnością eksploatować kompletnego Galila. W takiej, w takiej konfiguracji, w jakiej wymyśliła go fabryka w tej wersji. To wszystko w tym odcinku. Na razie.